Na drogach zrobiło się ślisko i niebezpiecznie. Przekonali się o tym konwojenci, którzy w okolicy Mieroszowa wpadli w poślizg i wylądowali w przydrożnym rowie. Konwojenci poruszali się Mercedesem Sprinterem i z naszych informacji wynika, że przewozili gotówkę, choć nie udało się nam ustalić wartości transportu. Na drodze między Mieroszowym a Różaną kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do przydrożnego rowu. Pierwsi na miejscu znaleźli się strażacy ochotnicy z Mieroszowa, później dojechały inne służby. Pogotowie, policja i straż pożarna z Wałbrzycha. Mercedes leżał na boku, ale podróżujący nim konwojenci opuścili go o własnych siłach. W większym etapie działań jeden z mężczyzn został przekazany przez zespół ratunku medycznego do szpitala. Ładunek, który znajdował się w Mercedesie, został zabezpieczony przez firmę, której zlecono transport. Podesłała ona inny samochód, który tym razem bezpiecznie dokończył przewóz. Służby ratownicze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, ponieważ temperatury oscylują w granicach 0 stopni, sprawiają, że padający śnieg rozpuszcza się, następnie wieczorami zamarza, tworząc warstwę lodu, na której łatwo o poślizg.